Tytuł kursu: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych. Moduł: Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych. Temat: Wzmacnianie murów ceglanych. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, od wielu lat pełnię funkcje kierownicze na różnego rodzaju budowach. Dziś zostałem poproszony o sprawdzenie stanu technicznego budynku, który tu właśnie widzimy. Jest to obiekt wzniesiony techniką tradycyjną. W tego typu konstrukcjach niekiedy dochodzi do spękań ścian, nadproży lub sklepień ceglanych. Właśnie z takim spękaniem muru ceglanego mamy do czynienia w tym przypadku. Oczywiście nie można pozostawić tego bez naprawy, ponieważ mur będzie w dalszym ciągu ulegał degradacji i jego stan techniczny z sezonu na sezon będzie się pogarszał. Istnieje wiele sposobów zapobiegania tego typu spękaniom i zarysowaniom. Niestety często bywa tak, iż usuwanie przyczyn wywołujących te zjawiska jest nieopłacalne lub niemożliwe. Natomiast usunięcie lub zniwelowanie skutków zarysowania i spękania murów można wykonać na kilka sposobów. Pierwszą grupą umożliwiającą usunięcie skutków zarysowania muru jest globalna ingerencja w konstrukcję budynku. Sposób ten jest jednak kosztowny i mocno skomplikowany. Druga grupa to lokalna ingerencja w konstrukcję budynku. Te sposoby są najczęściej wykorzystywane ze względu na stosunkową prostotę wykonania, ale przede wszystkim na osiągane rezultaty. Trzecia grupa to bezpośrednia ingerencja w rysę. Równie popularna jak grupa druga, z tą różnicą, iż taki sposób naprawy jest bardziej doraźny i nie zabezpiecza przed dalszą propagacją rysy w kolejnych latach użytkowania obiektu. Jak widać, mamy różne sposoby na usuwanie i niwelowanie skutków zarysowań murów ceglanych. Niektóre stosuje się rzadko ze względu na ogromne koszty i duże skomplikowanie. Dziś chciałbym zaproponować Państwu krótki film, w którym przedstawiono sposób wykonywania wzmocnienia zarysowanego muru za pomocą stalowych prętów o kształcie śrubowym. Film, co prawda, jest w języku angielskim, ale bez problemu wyłapią Państwo sedno prezentowanego systemu. Poniżej widzicie Państwo link do filmu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.